Siemanko, witajcie w moim centrum automatyzacji. To właśnie z tego miejsca będę projektował i zarządzał automatyzacją, to znaczy na papierze, bo później będę musiał wyjść tam albo tam, to znaczy na budowę i tam wykonać już praktyczną instalację, ale tutaj, w tym miejscu będę wszystko projektował i obmyślał. W poprzednim odcinku troszeczkę Was okłamałem, ponieważ powiedziałem, że nie będę Wam pokazywał, w jaki sposób nanoszę wszystko na nasz projekt za pomocą programu QElectrotech. Niestety, napotkałem kilka trudności i jak sami zobaczycie za chwilę, no jest to dosyć uciążliwa praca i chciałbym, żebyście jednak tego doświadczyli razem ze mną, ponieważ jeśli ktoś, tak jak ja, podejmie tą próbę zrobienia automatyzacji samemu, będzie miał do pokonania bardzo dużo wyzwań i być może te filmy do czegoś mu się przydadzą. Plan mam taki, żeby przejść z Wami przez cały parter. Zacznę od gniazd, następnie przejdziemy do oświetlenia. Później pójdziemy w automatyzację, to znaczy wszelkiego rodzaju czujniki ruchu, lumenów, oświetlenia. Lumenów i oświetlenia, przecież to jest to samo. Najpierw zabierzemy się za gniazda. Rozplanujemy gniazda w całym domu, pokażę Wam, jak ja to robię. Następnie przejdziemy do oświetlenia. No tutaj będzie troszeczkę przygód, bo nie ukrywam, że już się wstępnie przygotowywałem do tego odcinka. No i jest to tragedia. To znaczy przerabianie wszystkich elementów będzie bardzo skomplikowane, ale damy sobie radę. Następnie przejdziemy do podstawowych rzeczy związanych z automatyzacją, takich jak kontraktony, czujniki ruchu i czujniki lumenów. Zobaczymy, jakie inne czujniki chcemy dodać w trakcie tego. No dobra. To bez zbędnego przedłużania zapraszam Was na ekran mojego komputera i tam będziemy działać już dalej. Ok, mamy otwarty projekt. Jak widzicie, na górze zrobione są dwie zakładki, gniazda i oświetlenie. O czym zapomniałem wspomnieć w ostatnim odcinku, to to, że możemy ustawić konkretny rozmiar siatki. Ja dowiedziałem się z forum QElectrotech, że rozmiar 38 kolumn i 19 wierszy oznacza rozmiar A3 i stwierdziłem, że właśnie w takim rozmiarze chciałbym wszystko drukować. Mam już rozmieszczone kilka gniazd, 3 z nich ponumerowałem i stworzyłem sobie legendę, taką podstawową. Stworzyłem gniazda siłowe, są to 3 gniazda. W tym miejscu chcę wspomnieć, że tak naprawdę nie mam pojęcia, czy tak się oznacza gniazda siłowe, ale stwierdziłem, że nie ma to najmniejszego znaczenia. To legenda jest po to, żeby wszystko nam powiedzieć. No i teraz zaczynam dalej numerowanie gniazd. Zgodnie z tym, co mówiłem w poprzednim odcinku, gniazda będę oznaczał literami G i będę inkrementował numery przy literze G. Czyli będzie to G1, G2, G3, G4. I tak dalej. W tym miejscu podjąłem bardzo ważną decyzję, że gniazdo tak zwane siłowe, czyli trójfazowe, będzie miało prefiks GS. Wspomnę też jednym słowem, że rotowanie, które tutaj widzicie na ekranie, to znaczy obracanie tych wszystkich oznaczeń, które robię, wykonuję za pomocą spacji. Możemy to również zrobić za pomocą prawego przycisku myszy i klikając Rotate, albo zaznaczyć element i kliknąć spację. Upiększam trochę moją legendę, żebym później się nie pogubił.
Gniazdo G31 już chwilę wcześniej oznaczyłem jako H-sufit, żeby nie zginęła mi ta myśl gdzieś później. Jeśli chodzi o wysokości pozostałych gniazdek, no to po prostu wyjdzie to w praniu. Nie wiem, czy będą one w niektórych pomieszczeniach na wysokości włączników. Mam tutaj na myśli pomieszczenia techniczne, czy może będą niżej, więc nie rozdrabniałem się aż tak i nie próbowałem teraz tego przewidzieć. Ok, 40 gniazd za nami. Teraz przechodzę do pomieszczenia technicznego, w którym będzie cała elektryka domu. Zostawiłem je sobie na koniec z niewiadomych względów. Jak widzicie, nie trzymam się żadnego konkretnego schematu, po prostu robię to pomieszczenie po pomieszczeniu. Nie powinno to mieć większego znaczenia, jeśli wszystko będzie prawidłowo tutaj oznaczone. Te dwa ostatnie gniazda pozostają bez żadnego oznaczenia, ponieważ to będą gniazda prawdopodobnie w rozdzielnicy. Mamy również gniazdka na zewnątrz. Je też trzeba oznaczyć. Postanowiłem, że każde gniazdo będzie miało symbol G, także tutaj nie zmieniam tego, nie dodaję żadnego oznaczenia Z, świadczącego, że byłoby to gniazdo zewnętrzne. Wszystko pozostaje tak jak wcześniej. Także to gniazdo jest gniazdem G44. Na zewnątrz będziemy mieć jedno wyjście trójfazowe. Jest to tak zwane wyjście przyszłościowe pod ładowarkę samochodową, elektryczną. Może się kiedyś przyda. Jeśli nie, to po prostu ten kabel trójfazowy zostanie pod styropianem. No i płynnie przechodzimy na drugi arkusz, oświetlenie. Wszystko sobie rozdzielam, żeby nie mieć zbyt dużo symboli na jednym arkuszu. Poszukuję teraz symbolu świateł. Po znalezieniu najtrudniejszą rzeczą zdecydowanie jest powiększenie. Jak widzieliście wcześniej, element standardowo był bardzo mały w porównaniu do projektu, więc go powiększam, żeby było go po prostu widać po wydrukowaniu. Rozmieszczam sobie wszystkie keyboardy, czyli w naszym przypadku włączniki, a teraz powiększam kontraktony. Kontraktony umieszczam we wszystkich otworach drzwiowych oraz w otwieranych oknach. Następnie będę umieszczał również czujniki ruchu związane z automatyzacją. Uff,
Cóż to była za przygoda? Zrobienie całego parteru zajęło nam bardzo dużo czasu. Mówię nam, ponieważ towarzyszyliście mi w tym całym procesie. Najtrudniejszą rzeczą, zdecydowanie, jest powiększanie tych symboli, ale w pierwszej kolejności znalezienie odpowiedniego symbolu. Jeśli będziemy chcieli dodać coś w przyszłości, to po prostu dodamy kolejną cyfrę. No dobra, w tym materiale to jest wszystko, co chciałem Wam pokazać. Widzieliście, jak ja poruszam się po programie Q-Elektrotech, jak tak naprawdę rozplanowuję wszystko. Także jeśli będziecie robić to samo, musicie mieć dużo cierpliwości. To jest moja jedyna rada. Dzięki wielkie, jeśli dotrwaliście do końca. Liczę na łapkę w górę i subskrypcję, jeśli Wam się podobało i chcielibyście być na bieżąco z automatyzacją naszego domu. Na razie!